Okej. Raz, dwa, trzy, zaczynamy. No tu może z kokpitu lepiej to też widać. Widać też krople szyby na deszczu. Tutaj jeszcze wracając do dokumentacji tego pliku, widzimy, że ktoś sobie też poradził śledzi, to znaczy leci bezpośrednio na nim, za nim. No i teraz zbiornik drugi znajduje się też na skrzydłach, bo musimy najpierw zaznaczyć tego checkboxa, że chcemy powiedzieć, że chcemy alternate pump. Tak, mamy dlatego, że to działa na tych waypointach. Na tych właśnie punktach. I witam wieczorową polą. Jeszcze raz.